Dzień dobry. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii, odcinek 246. Dziś mamy 11 września. Smarujemy lemkena. Olej sprawdzamy w magnumach. Magnumie. Widzicie? Krystian to chce mieć dobrze zaorane pole. To jest po prostu poranna dostawa świniaka. Mało oleju bierze, naprawdę. Przy takich górach, co on robi. Transmission, power shift. I hydraulika. Będzie dobrze zaorane. Zostało nam to dzisiaj do zaorania. Myślę, że jakieś 8 hektarów i zjeżdżamy na bazę. Są kamyczki. Ściąga, musicie tak robić kołami, znaczy, że macie źle ustawiony pług.
wracając do orki poprzecznia od zewnętrznej. Tak jak Wam już wspominałem, że chciałem, żeby Henning, żebym ja to orał na głęboko ostatnio, żeby Henning bez włączania siewu w siewniku przejechał broną wirnikową tam i z powrotem zygzakiem i wtedy by to wszystko wyrównał. Nie mielibyśmy wtedy samo siewu. Także Wy, co macie gospodarstwa ekologiczne, no i nie tylko, spróbujcie zrobić ten eksperyment, jeżeli macie bronę wirnikową, lub zrobić to włóką. Możemy ostatnią na głęboko normalnie i włóką ściągacie po 5 cm taką fałkę, włókę zrobić, po 4-5 cm ziemi do bruzdy. Wtedy mamy zabrane te 4 cm czystej ziemi, oczywiście orka z przedpuszkami, że wszystkie chwasty są na dole i samo się. Wtedy mamy poprzeczniaki bez tych takich wzrostów. No ale Henning nie da mi zrobić tego eksperymentu, dopiero jak sam będę kiedyś tam siał, znowu, bo kiedyś tam też siałem, to zrobię taki eksperyment i zaoram na głęboko. Przejadę wirnikową broną tam z powrotem zygzakiem, nie będzie w ogóle wschodów. Prosiłem go wiele razy, nie chcę się zgodzić. Po prostu pomysł jest za dobry i on nie chce tego zrobić. Nie wiem dlaczego. Uparł się. Ale spróbujcie to zrobić. Dajcie mi za rok znać, jak fajnie wyszło, że nie ma samosiemu. Jakby brało w posiadanie. Rozdział 4. Witamy pana w klawestrze, powiedział i jego biały brzuszek zanucił niespodziewanie. Rozległy się tony szklanej muzyczki, jakby miał tam pozytyw. Śmiejąc się jeszcze, pomagałem mu wynosić moje rzeczy. Potem tylna klapa Uldera, który leżał na klawie jak mały srebrny cepelin, otwarła się i dwa pomarańczowe roboty wytoczyły moje auto. Ciężka, błękitna karoseria zagrała w słońcu. Zupełnie o nim zapomniałem. A potem wszystkie roboty, objuczone moimi walizkami, pudłami, paczkami, gęsiego ruszyły w stronę. Była to wielka kostka o oknach ścian. Wchodziło się przez panoramicznie oszklone solarium. Bo w innych, a zwłaszcza w tym z widokiem na góry, było zbyt wiele złota i srebra. Ten zaś miał tylko smuszki zieleni, jak pomięte listki na kremowym torze. Roboty poukładały cały mój dobytek w ściennych szafach, pracując sprawnie i cicho. A ja stanąłem przy oknie. Przystań. Dopiero wychyliwszy się, widzieć mogłem siną mgiełkę. W dole rozpościerał się kwiatowy ogień.
z kilkunastoma starymi drzewami owocowymi w głębi. Miały kręte, spracowane konary i chyba nie rodziły jeszcze. Nieco w bok, u szosie.
musimy wyjść teraz na zewnątrz.